Cześć, jestem Martyna i witam Was w 71. filmiku na moim kanale. Dzisiaj znowu rozpoczynamy w łóżku i w piżamie, a więc kolejny vlog przed nami. Tym razem jest to vlog, którego jeszcze nigdy nie było, a będzie to vlog z koncertu Aleka Benjamina, który odbywa się dzisiaj w Warszawie, w klubie Stodoła. No i to właśnie tam się dzisiaj wybieram. A z racji tego, że jest to mój pierwszy w sumie koncert w życiu, tak naprawdę, to oczywiście jestem mega podjarana z tego powodu i mega się cieszę, że mogę po prostu tam pójść, mam taką możliwość. Tym bardziej, że po prostu twórczość Aleka naprawdę bardzo, bardzo lubię. Także i oczywiście Was nie może ze mną zabraknąć, oczywiście Was ze sobą zabiorę. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie też kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. No i zaczynamy. Oczywiście koncerty, jak to koncerty, są dopiero wieczorem. O 18 dopiero otwierają drzwi i dopiero zaczynają wpuszczać. Także mamy jeszcze cały dzień przed sobą. Także teraz lecę jeść śniadanie, myć zęby i widzimy się nieco później. No i już ubrana, najedzona, tak oto prezentuje się mój strój na dzisiaj. W sumie powiedzmy na pół dnia. I tak naprawdę w sumie nie wiem, czy można to nazwać fitem na dziś, bo po prostu jest to standardowe ubranie, którym chodzę po domu. Także wyglądam tak praktycznie codziennie. Jeszcze z rzeczy do zrobienia na dzisiaj, które musimy... Co ja mam z tymi włosami? Musicie mi wybaczyć, że sobie będę cały czas teraz te włosy majtać, ale po prostu się muszę przyzwyczaić z ich długości, bo jest... strasznie krótko. Także z rzeczy, które musimy jeszcze dzisiaj zrobić, w sensie ja muszę w sumie, to odkurzyć w moim pokoju i w sumie jeszcze muszę wydrukować bilety, bo wiadomo, że niby są w telefonie i tak dalej, wejdźcie na mailu, ale mimo wszystko zawsze lepiej mieć jeszcze w papierze, jakby cokolwiek się stało. Przezorny zawsze ubezpieczony, także lepiej mieć niż nie mieć. No i mam już wydrukowane dwa moje piękne bileciki. Pokazuję Wam bez problemu, no bo i tak zobaczycie ten film po koncercie, także nikt tych biletów przede mną nie wykorzysta. Spokojnie, nie musicie się martwić, wiem co robię. Także teraz jeszcze musimy złożyć je w ten sposób, jak tutaj jest pokazane na tej instrukcji. Jakoś tak na trzy. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale postaram się. I powiem Wam w tym czasie, z kim w ogóle miałam iść na ten koncert. Bo z założenia miałam dzisiaj iść z Weroniką, z moją przyjaciółką, którą już poznaliście na kilku vlogach. No i miało być wszystko super, pięknie, ale oczywiście musiało się coś zepsuć. Tak wygląda mój złożony bilet. Dobra, jeszcze sobie tutaj wygnijmy jakoś tak w inną stronę, jak to było. To jest góra strony. To jest jakoś tak i tą, tak? Tak na trzy? Czekajcie. No tak, no bo wychodzi wtedy taka harmonijka, tak jak jest tu. Okej, chyba tak. Dobra, jeden mamy. Także musiało się zepsuć i oczywiście wczoraj, dosłownie wczoraj, dowiedziałam się od niej, że dali jej zmianę w pracy, bo ma taką wakacyjną pracę, wiecie. I po prostu dali na dzisiaj zmianę od 15 do 21. Także fantastycznie. A wiecie, no koncert zaczyna o 19, nie? Także świetnie. Plus dojazd jeszcze do Warszawy, spod Warszawy. No, także niezbyt miła sytuacja, no ale co poradzić, także musiałam sobie skombinować kogoś innego, no bo tak samej iść, no to tak trochę nudno, nie? Coś jeszcze bilet ma się zmarnować. Także zastanawiałam się, pisałam do jakichś innych znajomych, ale wszyscy albo nie mogą, albo już mają jakieś plany, albo nie wiadomo co tam. Także no niestety nie udało się. Więc koniec końców chyba pójdę z moją mamą po prostu. Myślę, że dla niej też to będzie taka, nie wiem, ciekawa jakaś odskocznia od codzienności, powiedzmy. Nie wiem, kiedy ona w sumie ostatni raz była na koncercie, czy w ogóle kiedykolwiek na jakimś była. Także myślę, że po prostu będzie to takie miłe i sobie fajnie spędzimy razem czas, bo czemu nie? W sumie zawsze jak spędzamy czas tak we dwie, no to w sumie po prostu na zakupach, nie? Ale jeszcze zobaczymy. Do wieczora dużo czasu, dużo się może zmienić. Zobaczymy. Dobra, ja mam już moje poskładane bilety, tak się pięknie prezentują. I tak. I teraz jeszcze musimy się tylko przygotować pod względem takim, że muszę spakować po prostu plecak. I muszę wybrać jeszcze ubranie jakieś, chociaż dobra, to myślę, że może trochę później. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie pogoda, bo ostatnio ta pogoda jest po prostu tak nieprzewidywalna. Jest jednocześnie i zimno, i gorąco, i nie wiadomo co jeszcze pada. Także ta pogoda ostatnio nie jest najfajniejsza, ani najprzyjemniejsza. Także jeszcze się zobaczy, co ubiorę. Tym bardziej, że to jednak będzie wieczór, noc, o gdzieś tam
koło północy się kończy ten koncert. Także zobaczymy, ale w takim razie teraz po prostu spakujemy sobie plecak, to co wezmę ze sobą, bo w sumie zastanawiam się w ogóle co wziąć. Dobra, nie wiem, zaraz zobaczymy, pójdę po plecak i zaraz będziemy się pakować. A więc będziemy się pakować do tego, to mojego pięknego plecaka. Naprawdę myślę, że będzie on najwygodniejszy, nie wiem, bezpieczniejszy pod względem ewentualnej kradzieży. Także do niego właśnie się teraz spakujemy. Oczywiście standardowo, wiadomo, portfel. Pieniądze jakieś zawsze się przydadzą, wiadomo, bez tego ani rusz i chyba nie ma co więcej tłumaczyć. Także go sobie tutaj wkładamy. Na pewno też moje dokumenty. Biorę też moją kosmetyczkę, ale nie jest to kosmetyczka z kosmetykami, bo ja się nie maluję, więc nie mam czego sobie poprawić w międzyczasie. W tej kosmetyczce zawsze trzymam sobie podpaski i mimo, że nawet ja akurat aktualnie okresu nie mam, to zawsze mimo wszystko noszę ze sobą taką kosmetyczkę. Ona naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, a jeżeli wydarzy się taka sytuacja, bo czasami po prostu takie sytuacje są, że podejdzie do was po prostu jakakolwiek inna osoba menstruująca i poprosi o podpaskę czy tampona, to zawsze warto po prostu ze sobą to mieć, żeby w razie czego takiej osobie pomóc, no bo wiadomo, że są różne sytuacje, czasem okres też potrafi naprawdę zaskoczyć. Także no mówię, nie kosztuje to dużo, żeby nosić ze sobą taką małą kosmetyczkę z jakąś podpaską, także why not? Ja zawsze to robię i myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i myślę, że to naprawdę ułatwia życie i nam, i innym, i tak. No i oczywiście też chusteczki, wiadomo, standardowo. Chyba nie mam co tłumaczyć, jakby wiadomo, że zawsze mogą się takie przydać. Gumy do rzucia też, to jest mój standardowy, po prostu nieodłączna część mnie. W każdej torbie, torebce czy plecaku muszę mieć gumy do rzucia, po prostu jestem prawie że uzależniona od rzucia gumy. Także koniecznie muszę mieć jakąś gumkę do włosów, też czemu by nie, mało miejsca zajmuje, zawsze może się przydać. Każda osoba z długimi włosami chyba to zrozumie. Co do moich biletów, to wpakuję sobie do takiej małej teczuszki. Jest to teczka A5, także idealnie myślę, że tutaj wejdą takie, jak są złożone, o, i będzie git. I po pierwsze nada to jakikolwiek tutaj, że tak powiem, kształt i usztywnienie dla mojego plecaka, który nie jest najsztywniejszy. A to po prostu właśnie mówię, pomoże zachować też jego kształt, ale przede wszystkim nie pogniotą nam się tak bardzo te bilety, no bo to jednak też jest może nie jakieś super ważne, ale no... Ja jakoś tak po prostu mam, że wolę to wpakować do teczki, jak mam jakieś papiery ze sobą, niżeli żeby to się wywalało po prostu po tej plecaku czy torbie i potem się wyjmuje takie pognięcione. Nawet jeżeli, mówię, no nie musi to być jakieś super piękne, proste, nie jest to, nie wiem, jakaś praca na zaliczenie do szkoły, którą zanosicie, jednak ten wygląd też, powiedzmy, trochę chcąc, nie chcąc, trochę i tak się liczy. Jednak no ludzie są wzrokowcami, umówmy się. No to mimo wszystko, chociażby dla mnie samej będzie mi przyjemniej, jak pokażę do kontroli bilet, który będzie ładny, prosty, a nie pognieciony, jakbym wyjęła go, nie wiem, z pobliskiego rowu. No i jeszcze moja butelka Duffy też, oczywiście zaraz ją jeszcze zapełnię, także spokojnie, ale na razie ją tutaj sobie wpakujemy na szybko. No i zastanawiam się, czy coś jeszcze w sumie, ale chyba nie, tak naprawdę. Nie wiem, może mi coś jeszcze przypomni, może coś jeszcze wezmę, ale nie wydaje mi się. No dobra, wydaje mi się, że to chyba tyle, także odłóżmy sobie ten plecak na bok. No i tak, jeszcze trochę czasu mamy, bo jest godzina 12 dopiero, także zapewne zastanawiacie się, co takiego jeszcze ciekawego będziemy robić. Bardzo dobre pytanie. Powiem wam w ogóle tak, że ja jak sobie coś planuję na jakiś dzień, nie? I na przykład powiedzmy, że mam jakieś tam wyjście właśnie i jest to wyjście jakoś tak bardziej wieczorem, to ja nie cierpię tego, ale ja tak mam i po prostu nie mogę się tego pozbyć strasznie, że po prostu przez cały ten dzień nie będę robić praktycznie nic, bo po prostu muszę siedzieć, czekać na to wyjście, nie? Jakby, nie wiem, czy ktokolwiek inny w ogóle na świecie tak ma, ale to jest to naprawdę okropne i ja tego nie cierpię. Ale tak mam, że właśnie po prostu będę czekać na to wyjście, żeby się na pewno nie spóźnić, żeby po prostu dobrze sobie wykalkulować, kiedy mam się ubrać, o której godzinie, kiedy zjeść przed wyjściem w ogóle. No wszystko po prostu musi być wyliczone i ja muszę być zwarta, gotowa i siedzieć i czekać na daną godzinę, bo po prostu no nie mogę się niczym innym zająć, bo po prostu od razu się stresuję, że zajmę się czymś innym i potem się, nie wiem, spóźnię, zagapię się i nie wiem, cokolwiek innego się wydarzy, więc po prostu no dosłownie siedzę i czekam na tą godzinę, na tą, nie wiem, 18:20, czy którakolwiek to będzie, żeby po prostu wyjść z domu. I to jest strasznie uciążliwe. I naprawdę próbuję z tym walczyć, ale wychodzi jak wychodzi. Ale na pewno jeszcze muszę odkurzyć w pokoju, bo wczoraj już mi się nie chciało, więc dzisiaj trzeba już to zrobić. I muszę sobie coś zrobić na obiad. Nie wiem co. Ale coś się jeszcze wymyśli, jest jeszcze trochę czasu. No i myślę, że jeszcze zabiorę się za składanie filmu dla was. Taki standardowy dzień, praktycznie codziennie teraz siedzę i przynajmniej te
powiedzmy przynajmniej 2 godzinki sobie coś tam składam, te filmy, które mam już nagrane dla Was. Opowiem Wam, że wyjątkowo dużo mam nagrane na zapas. I wiecie, składam jakiś tam poprzedni, mam jeszcze jeden w zanadrzu i jeszcze kolejny przy okazji nagrywam. Tak jak teraz na przykład nagrywam tego vloga, mam jeszcze jeden film nagrany. I jeszcze poprzedniego vloga, który już będzie na kanale, kiedy to oglądacie, to ten poprzedni vlog też właśnie go składam tak naprawdę. Także wow, jakby na mnie to jest naprawdę wow. Nie wiem, jak mi się to udało, że mam po prostu tak zaplanowane z wyprzedzeniem to wszystko. Myślę, że to po prostu przez wakacje i przez to, że mam dużo czasu teraz. I po prostu udaje mi się to robić tak z wyprzedzeniem, a tak sobie jak w ciągu roku nagrywam dla Was, to dosłownie nagrywam powiedzmy, nie wiem, w sobotę, potem przez cały tydzień to składam, w piątek jest film i potem znowu w sobotę nagrywam, znowu tak kółko się zamyka. No, dobra, także ja się zabieram za sprzątanie, za składanie i widzimy się później. Okej, obiadek zjedzony, także teraz się przebieramy i lecimy na koncert. A więc tak prezentuje się mój ficik. Nie wiedziałam do końca, w co się ubrać, powiem Wam, bo teraz jest naprawdę ciepło. Jest 20 parę stopni, także jest naprawdę ciepło, ale potem będę wracać w nocy i nie wiem, jak wtedy będzie. I no, nie wiem, naprawdę bardzo ciężko mi było się ubrać. Mam nadzieję, że tak będzie git i mam nadzieję, że nie pożałuję tych spodni, bo są jednak stosunkowo grube i może tak trochę będzie mi gorąco, ale mam nadzieję, że jednak może nie. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz biorę samochód i jedziemy do Warszawy. Już z moją mamą dojechałyśmy do Warszawy, zaparkowałyśmy na parkingu Parku i Jedź i jedziemy do metra i metrem do klubu i rozpoczynamy koncert.
She's rubbing her lips and pulling her in, kissing her lips and whispering in her ear. And she knows that she shouldn't listen, and that she should be with me by the water fountain. Godzina 22, koncert się właśnie skończył, nogi odmawiają posłuszeństwa, ale wracamy do samochodu. Tak, jestem szczęśliwa i zmęczona. I widzimy się w domu. No i nareszcie jesteśmy w domu, powiem wam, że naprawdę to był bardzo udany wieczór, tak naprawdę szczerze wam powiem, jestem naprawdę bardzo zadowolona, że poszłam na ten koncert. Naprawdę moim zdaniem bardzo się opłacało, tym bardziej, że bilet kosztował 99 zł. Także za tyle po prostu fantastycznych emocji i tyle po prostu pozytywnych rzeczy, jakie wniosło to do mojego życia i do, dobra, może nie życia, ale dnia. No życia w sumie też trochę, bo nareszcie poszłam na pierwszy w moim życiu koncert, o czym marzyłam od dawna. Także naprawdę wiele pozytywnych emocji, energii, super, naprawdę jestem zmęczona, wręcz wykończona, naprawdę. Nogi mi po prostu już odpadają, także lecę się teraz na szybko umyć i spać po prostu. Ale jak mówię, mimo wszystko, mimo tego zmęczenia, jest to takie naprawdę bardzo pozytywne zmęczenie, takie naładowane właśnie pozytywną energią i tym, że rzeczywiście fajnie spędziłam ten wieczór. No koncert był prześwietny, Alek był prześwietny. Ta dziewczyna, która przed nim była, przepraszam, nie pamiętam jej imienia, tu wam napiszę, też była naprawdę fantastyczna. W sumie nie znałam jej wcześniej, a naprawdę bardzo mi się spodobał jej głos. Także no mówię, naprawdę mega fantastycznie, super. I po prostu nie wiem, jakiego jeszcze przymiotnika mogę to użyć, żeby mi YouTube filmu nie zablokował. Naprawdę to było przecudowne usłyszeć swoje ulubione piosenki na żywo. Po prostu no... O, fantastyczne uczucie. Jeżeli ktoś z was też był na tym koncercie, to koniecznie piszcie mi na dole w komentarzach. Zostawcie też kciuka w górę, jeżeli ten vlog wam się spodobał, a ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!